Flaga polska to znak naszej przynależności państwowej, ale też pamięci o historii i o ludziach, którzy ją tworzyli, a także dumy z wolnego, niepodległego kraju, w którym żyjemy. To nasz wspólny znak. W tym roku, kiedy mija okrągły wiek od dnia odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów, nasza flaga powiewająca nad Polską budzi szczególnie podniosłe uczucia, bowiem wiele pokoleń naszych przodków obcą przemocą było jej pozbawione. Dzień flagi został ustanowiony przez Sejm 20 lutego 2004 roku, a intencją ustawodawców było upamiętnienie narodowych barw w dniu, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii naszego kraju. W tym dniu, poprzedzającym chwalebną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, patrząc na flagę, pamiętamy o naszej zawiłej, trudnej i bohaterskiej historii, triumfu i porażkach, ale też wielkich i ponadczasowych dokonaniach naszych rodaków. Biało-czerwone barwy są dla wielu z nas źródłem wzruszenia i radości. Posługujemy się nimi podczas obchodów, świąt i rocznic, czy w trakcie ważnych wydarzeń sportowych i wtedy, gdy chcemy zamanifestować naszą narodowość. Nie wahajmy się ich używać w ważnych dla nas chwilach, ale też nie naruszajmy właściwych form. Dbajmy o jej wygląd i stan. Umieszczajmy we właściwy sposób. Patriotyzm przejawia się również w znajomości reguł używania barw narodowych. Cieszę się, że Jarosławianie tak licznie wywiesili flagi na swych domach, w oknach kamienic, przyczepili do ubrań biało-czerwone kotyliony. Cieszę się, że dziś wśród barw narodowych obok siebie stoją przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele, kombatanci i emeryci. Bądźmy w tym dniu razem, w dniu naszego narodowego święta. Dziękuję bardzo.